Cześć, witajcie. Polski oddział Realme ogłosił dziś premierę modelu Realme 11 5G, który jest promowany jako as średniego segmentu. Czy rzeczywiście zasłużył na to miano? Realme 11 5G to smartfon oparty o procesor MediaTek Dimensity 6100+, wspierany przez 8 GB RAM-u, 8 GB wirtualnego RAM-u oraz 256 GB pamięci flash. Smartfon ma modne, ostre linie obudowy z płaskimi boczkami i płaskim tyłem, a kupić go można albo w stonowanej czarnej wersji, albo znacznie efektowniejszej złotej z ładnie mijącym się deseniem na tyle. Tył zdobi pokaźna, okrągła ramka aparatu fotograficznego, mieszcząca dwa duże obiektywy oraz podłużną diodę LED. Ich ułożenie jest dość charakterystyczne, od razu mi się skojarzyło z buźką lemura. Aparat jest tak naprawdę jednak tylko jeden, za to przyzwoity. Ma matrycę HM6 o rozdzielczości 108 megapikseli i przysłonę 1.75. Drugi z aparatów to po prostu 2-megapikselowa jednostka pomagająca przy portretach. Front zajmuje płaski wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72 cala, odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości Full HD. Ekran ma dosyć wąskie obramowanie oraz otworek na 16-megapikselowy aparat do selfie z obiektywem o przysłonie 2.45. Maksymalna jasność ekranu sięga 680 nitów, a typowa to 550 nitów. Zasilanie tego smartfonu zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 67 W. Wyposażenie dopełniają m.in. boczny czynnik linii papilarnych czy NFC, a w roli systemu operacyjnego mamy Androida 13 z interfejsem Realme UI 4.0. Cenę i specyfikację tego smartfonu znajdziecie w opisie tego filmu.